Nie dajcie się nabrać na ten cały ekologizm, który tak silnie jest teraz w reklamach, w telewizji promowany. Czepiają się zwykłych ludzi o to, że palą w piecach węglem, drewnem, czepiają się o palenie ognisk i o grilla, a oni robią wiele set razy gorsze rzeczy, na przykład próby jądrowe, których po II wojnie światowej zrobiono kilkaset. Przecież taka choćby jedna próba jądrowa potwornie wpływa na atmosferę. Przecież jest straszne promieniowanie, które utrzymuje się nawet kilkaset lat. Więc jak takie próby były zrobione kilkaset razy, to jak mamy być zdrowi na całym świecie? Przecież to na pewno ma wpływ na nasze zdrowie. Przecież to promieniowanie nie znikło, tylko krążyło po planecie. A pierwsza i druga wojna światowa, wojna w Wietnamie, w Iraku i choćby ta, co jest teraz w Rosji z Ukrainą, przecież podczas takich nalotów teraz na Ukrainie, jak te domy wybuchają, to z ich wnętrz wydobywają się przecież szkodliwe związki. Tak samo jak latają w kosmos i psują atmosferę. Tak samo jak przy produkcji robotów wydobywa się więcej szkodliwych substancji, niż by przejechało ileś tam aut. Auta też im przeszkadzają. Do tego nielegalnie wycinają lasy w Amazonii i na całym świecie. Do tego podpalacze podpalają lasy, gdzie przez tyle lat byli ci ekolodzy. Nagle się akurat obudzili od czasów zarazy. Za ten cały ekologizm odpowiadają Illuminati. Niech zaczną od siebie, bo robią tym wszystkim, co wymieniłem, szkody środowisku, atmosferze, ludziom i zwierzętom.